Jak kiedyś żyłeś w szkołach? Najpierw uczyłem się pisać ołówkiem literki i cyferki. Kiedy to dokładnie opanowałem, następnie pisałem tak zwanym zwykłym piórem, maczanym w kałamarzu z atramentem, gdyż wtedy nie było jeszcze długopisów. Jakie wtedy stosowano kary? Kary? Owszem, były. Jak ktoś nie nauczył się z jakiegoś przedmiotu, to zostawał po lekcjach w szkole i tak długo siedział, dopóki się nie nauczył. Potem nauczyciel go odpytywał, a gdy jeszcze nie umiał, pozostawał do skutku. Były również tak zwane kary cielesne. Gdy ktoś coś zbroił, to dostawał piórnikiem lub linijką po dłoniach. Były to tak zwane łapy. A co teraz znajduje się w miejscu, gdzie kiedyś była twoja szkoła? Moja szkoła pozostała w tym samym miejscu, w miejscowości Rozalin, z tym, że w 2012 roku została zamknięta. Jak pomagałeś rodzicom w czasie wolnym? Kiedy wróciłem ze szkoły, zjadłem obiad, a następnie pomagałem rodzicom w gospodarstwie, przy karmieniu zwierząt i pracach polowych, jak sianie zboża czy sadzenie ziemniaków. To było w lecie, natomiast zimą pomagałem przy odśnieżaniu. Czy pamiętasz może, w którym roku włączono światło? Owszem, pamiętam. Światło włączono w roku 1968. Miałem wtedy 19 lat. Jak odrabiałeś lekcje, kiedy nie było jeszcze prądu? Lekcje przeważnie odrabiałem wieczorem po zakończeniu prac w gospodarstwie, a jako światło służyła mi lampa naftowa. A w co najczęściej bawiłeś się w dzieciństwie, kiedy nie było jeszcze prądu? Najczęściej bawiłem się w chowanego, ciuciubabkę albo berka. Dobrze, dziękuję ci, dziecku, za rozmowę. Proszę bardzo.